Cześć wszystkim, kochani, dzisiaj jest czwartek. Jak widzieliście przed chwilą, pogoda nas nie rozpieszczała. Codziennie deszcz, grad i tak w kółko, ale dzisiaj już się troszeczkę zmieniło. Dzisiaj już jest piękna pogoda, słoneczko, więc na pewno z Kubą dziś wyjdziemy. Cześć Mike. Sorry za drzwi. Bąk. Jest bąk? Mhm. Co tam? Dobrze. Uspany? No tak nie. Średnio, co? Co tam mi powiesz jeszcze? A nic takiego. Jedziemy do domu? Mhm. Tak? Już go odebrałem, jak widzieliście, na przebitce, bo wczoraj zadzwoniła do jego mama i powiedziała, żebym go przywiózł. Wczoraj. No to go przywiozłem. No i dzisiaj rano go zebrałem. No to tak trochę dla mnie bez sensu, bo pojechał do niej o 6, a o 8 już był rano u mnie. I to trochę komplikuje mi życie, bo jak on jest u mnie, jadę na nockę i wracam z nocki wcześniej, to on sobie dalej śpi, ja się kładę spać, no i tam wstajemy sobie razem, nie? A jak on jest u niej, no to tak, jak ja skończę na przykład pracę o 5 czy tam 6, no to nie pojadę go odebrać o 6 rano, bo on śpi do tej 10, bo ma jeszcze przerwę w szkole. Więc kochani, to tak jest. I on niewyspany dzisiaj, bo go musiałem obudzić rano i takie to tam. Wiecie, o co chodzi. No ale dobra, przerwa szkolna już się kończy. Czyli te 2 tygodnie wolnego, co mieli świątecznego, kończy się już w przyszły wtorek. I wam powiem takie coś ciekawe, że tu w tym kraju, na przykład jak jest przerwa w szkole, to nigdy się nie zatrzyma powrót do szkoły od poniedziałku, tylko zawsze tak strzelają w połowie tygodnia. Wtorek, środa, czwartek, czyli dzieci wracają na 2 dni, później znowu weekend mają i takie to takie dziwne. No ale kochani, co kraj do obyczaj. I oczywiście mój energetyk. Więc jak mówię, dzisiaj pogoda będzie ładna, więc na pewno pojedziemy gdzieś. Do parku bym chciał iść, pograć trochę w nim w piłkę, trochę pobiegać, żeby dzieciak też trochę tlenu załapał i słońca, a nie tylko dom. No ale jak jest zimno i lejne, no to co on ma robić? Więc taki jest plan na dzisiaj. Mam nadzieję, że się uda. A teraz, kochani, zapraszam na nocną zmianę i wam opowiem o 2 nowych gościach, którzy dołączyli do grupy robotników, czyli ludzi, którzy roznoszą mleko. Widzimy się po intro. You don't believe I will pick you up? No, sorry man. I thought if I walk to the road, then it's easier for you to get me there. It is Michael. Say hello. Hello. Czyli jak widzieliście na intro, mamy nowego kolegę, który jest z południowej Afryki. Przyjechał tutaj do Anglii 2 tygodnie temu. Uciekł z żoną, bo mówi, że sytuacja w jego kraju, on się tam urodził, jest biały. I jego żona jest Brytyjką, ale też się urodziła tam, w południowej Afryce. Ale stwierdzili, że jest tak potężne zagrożenie dla białych tam, że postanowili się przenieść do Anglii, więc są już w Anglii. Jest wszystko ok. Ja tylko powiem, że ilość białych osób w południowej Afryce, dokładnie w RPA, stanowi tylko 8%, a reszta to są czarnoskórzy, którzy nie za bardzo podchodzą pozytywnie do ludzi białych i mówią do nich: wracajcie tam, skąd przyjechaliście kiedyś, skąd przyjechali wasi, nie wiem, rodzice, babcie, dziadkowie, czyli wracajcie do Europy. Więc poczuli zagrożenie i się przenieśli tutaj do Anglii.
Kochani, Anglia to jest takim krajem otwartym, wiecie o tym, nie? Tutaj jest taka mieszanka narodowa, chyba nigdzie nie spotykana poza może Ameryką. Tutaj jest strasznie dużo ludzi właśnie z Indii, z Afryki jest mnóstwo, oczywiście no, z Europy Wschodniej, tak jak my, Polacy, Słowacy, Czesi, ci jak idzie się ulicą, naprawdę multum różnych języków słychać. No jest to fajne, bo na przykład mój Kuba, on nie widzi różnicy pomiędzy białym a czarnym. Jak się go zapytam, ten twój kolega czarny, tak specjalnie, bo ja nie jestem jakoś wrogo nastawiony do innych, to on mówi, ale co z tego, że on jest czarny? On jest taki jak ja, to jest mój kolega. I czyli on jest taki urodzony tutaj, przeszedł już tym takim, że wszyscy są tacy sami, nie ma czarny, biały, Chińczyk. A druga osoba, o której chcę wam powiedzieć, to jest znowu kolega z Somalii, który uciekł z Somalii 10 lat temu. Tu zobaczycie zaraz na przybitkę z nocnej zmiany. Uciekł z Somalii, bo wybuchła, mam tutaj taką ściągę, wojna domowa w 1991 i też potężne zagrożenie, i ten kraj ogólnie numer jeden na liście najgorszych krajów do życia, więc uciekł tutaj z żoną. Obecnie mają 8 dzieci, bo jak to w Anglii bywa, większość żyje z benefitów, no ale on się przyjął do nas do pracy. Wczoraj z nim jeździłem, robiłem mu trening i teraz wam coś powiem. Ja byście go zobaczyli, ja chciałem mu zrobić sobie zdjęcie, ale mówi, że nie, bo się boi tam ten urząd imigracyjny, te sprawy, nie chce tam się pokazywać za bardzo. Ale jakbyście go zobaczyli, to byście mu dali, że ma może 24 lata? Maksimum, 24 lata maksimum, a gościu ma 43, nie? Twarz normalnie dziecka, szczupły, niski. I pytam się go, jak idziesz po alkohol, to pytałem się ciebie o ten, o dowód. On mówi, że on nie chodzi po alkohol, bo on, jego wiarą jest islam. I całą noc mi wczoraj marudził o tym islamie, jaki to islam jest świetny i łagodny. Islam nas poprowadzi przez wszystko, przez życie. Ale ja to wszystko skwitowałem na końcu. Słuchaj, no islam islamem, jak każda religia ma plusy i minusy, ale dla mnie największy minus, że nie można wypić piwa. A on mi mówi, bez piwa można żyć, a będziesz się modlił 3 razy do Boga w ciągu dnia, to nie będziesz potrzebował alkoholu. Ja mówię do niego, słuchaj, ja do mojego kościoła rzadko chodzę, bo nie mam czasu, a ty mu mówisz, że żebym 3 razy w tygodniu leżał na kolanach i gdzieś się modlił. Więc kochani, tyle z nocnej zmiany. Będziecie widzieli parę przybitek, bo trochę go nagrałem, tak z ukrycia. Później się skapnął, że go nagrywałem, jeszcze sobie tam odpuścił. No ale mówię, 2 nowych kolegów. I to tak mi się podoba, wiecie, bo mam kontakt nie tylko z Anglikami, ale jak mówię, właśnie takie odległe kraje, nie? Jak jakaś tam Afryka czy Somalia. Fajnie, to mi się podoba w tym kraju, taka otwartość. Nie ma lepszych i gorszych. Nie mówię o tych Anglikach, tych takich brexitowych Anglikach, co stwierdzili, że emigranci im odbierają pracę, a sami i tak nie poszli do pracy, tylko siedzą na benefitach i mają to w dupie. Więc kochani, tyle o mojej nocnej zmianie i mojej pracy. No i co? Chyba podogrywamy jeszcze później, jak pojadę z Kubą. Może polatamy dronem, bo jest piękna pogoda. Zobaczymy. Kochani, widzimy się jak zawsze, za chwilę. Co tam powiesz ciekawego? Bąk. Twój ulubiony, co? A jak ma na imię? Bąk. Bąk czy Bongos? Bongos. Bongos? Idziemy dalej? Mhm. Można chodź. Czyli jak mówiliśmy, tak zrobiliśmy. Jesteśmy już z Kubą w parku. To jest Kuba. Na nóżkach i zaraz sobie pogramy coś, nie? Bongosa. Może na plac pójdziemy, nie? Zobaczymy. Zobacz, czy działa woda. Ej, jest woda. A to? Działa, tak. Ktoś jest spragniony, to się może napić, nie? Za czasów COVID-a, jak był COVID, to ja byłem w tym parku 3 razy w tygodniu.
biegałem. Pamiętasz? Pamiętam. Jeździłem na rowerze. A teraz, kochani, Lipton. Ale ja wam powiem, po nocy to mi się nawet nie chce. Słuchajcie, wylądował tam helikopter. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Chodź. Powiem wam, że nie wiem czemu, ale czasami te helikoptery medyczne, one lądują w tym parku, nie wiem czy przylatują, bo czekają na jakieś wezwanie czy na akcję, bo raczej nie na przyjemności, raczej nie dla kawki. I pamiętam, jak Kuba był mały, nie? Tak. Dawno temu, to też wylądował helikopter i Kuba nawet wsiadł do tego helikoptera. Pozwolili mu piloci wsiąść. Ale to był mały, dlatego, więc zobaczymy dzisiaj. No nic, idziemy. So, tell me the reason why you are there. So we're coming to pick up the crew, an ambulance crew that are usually in the back with us. Oh. They've gone to the hospital by road. And this is the landing site, so we meet them here. And I saw this. Czyli jak pilot nam powiedział, jeden z dwóch, tam jest jeden, tutaj jest za mną drugi, tam idzie, widzicie? Czyli powiedział, że przylecieli po kogoś do szpitala, czekają na przewiezienie ze szpitala w Watford i z tego, co on powiedział, to oni chyba lecą do Hemstead, nie? Więc kochani, fajna sytuacja, zawsze jakaś atrakcja w parku, nie? No, więc my z Kubą sobie pogramy w bongosem i poczekamy, aż odlecą. Heading up the west coast in the morning to find a place. No one knows our faces or our names. If we don't leave now, we might never make it out. A tam, kochani, widzicie to drzewo? Boom. To jest to znane nasze drzewo Watfordsko-parkowe. Jak ktoś wie, co to za odmiana, napiszcie w komentarzu. Robię wam zbliżenie. Piękne drzewo, takie trochę afrykańskie mi się wydaje, ale nie jestem znawcą drzew, więc nie wiem. No kochani, po jakichś 20 minutach zjawiła się załoga. Sorry, jestem trochę zdychany, ale ten mały wykończy mnie tym berkiem. Czyli nagrywamy od helikoptera. No zobaczcie bąkosa. Nagrywamy odlot i my już jedziemy do sklepu, bo Kuba na obiad sobie założył, żeby mógł gotować mięso. Tak jak z rosołu, nie? No i co? Jak coś to do następnego. Kochani, zostawcie komentarz, łapkę w górę, w dół. Pozdrawiam twórcę. I co? Widzimy się kolejnym razem. No, oh my lord, what the hell? Ale nas wypiździło. No to jeszcze raz. Do następnego.